No siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Lecimy z kolejnym rankedzikiem, jeżeli chodzi o to lobby, no to są tutaj mastery razem z grandmasterami, jeżeli się nie mylę. No i zaczynamy sobie z mieczem. Ja mam takie dwa wybory, jeżeli chodzi o karuzelki, jeżeli są tylko dostępne. Mianowicie pierwszorzędnie celuję ostatnimi czasy w mieczyk, bo jest to ofensywny item z bardzo dużą ilością autów. Możemy z tego pójść i pod AD, i pod AP, no praktycznie we wszystko. A drugorzędnie no to jest defensywny pasek, też bardzo spoko item. I proszę bardzo, mamy chyba jakiś tutaj open w Spellslingerów, jest Sona, jest LeBlanc, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy również Shojin do zeslamowania, proszę Państwa, także na pewno sobie to tutaj rozważymy. Są dwa Lucjanki, także to zawsze oczywiście sobie zgarniamy ze sklepu, jest to opcja po prostu w naszego Lucjana, carry oczywiście Hyper Roll, ewentualnie slow roll, jeżeli w sumie nikt nam nie kontestuje tej kompozycji. Janna jest niestety w shielda, także w sumie chyba najgorsza jaka może się trafić. Oczywiście najbardziej chcemy tą, która daje AP oraz AD, jest ona najlepsza. Drugorzędnie jest też również fajna opcja z maną. No i shield to jest takiej... Naprawdę bardzo rzadko decydujemy się na dorzucenie tego, ale są oczywiście też takie spoty, w których warto to zagrać. Na przykład gramy Spellslingerów, tak? Mamy opcję dorzucenia, załóżmy, jakiejś Janny 2, no to oczywiście, że to sobie zrobimy. Wow, i patrzcie to, mam LeBlanc. O kurde, ty, to ja chyba już wiem, co to będzie. Mamy jeszcze Yorkata, czyli darmowe rolki dzięki naszemu pajkowi. Co rundę mamy jedną i co trzy kolejne kasty umiejętności pajka mamy dodatkową rolkę, czyli no tak z dwie, nawet nie, no tak dwie rolki można z tego wyciągnąć, nie? Chyba że da mu się jakiś shoji, no to może nawet trzy, ale to raczej się rzadko zdarza. Wydaje mi się, że jest to spoko wybór. Pajk jest hakerem, także jak najbardziej będzie tutaj pasował do naszej kompozycji, bo będziemy chcieli zagrać tutaj sobie LeBlanc pod hakera właśnie. Tylko poczekajcie, trzeba to pozmieniać. Wrzućmy sobie to na razie tak. I co my tutaj mamy na tym adminie? Oj, powiem wam szczerze, admin nie jest dobry. No, nie jest dobry ten admin. Kurde. Dobra, może wezmę to HP chociaż. Stakujemy to od samego początku, także może nam to później zaowocować jakąś fajną ilością HP-ków. Dobra, robimy Eona, dajemy łezkę. Jeżeli chodzi o itemizowanie tej właśnie LeBlanc, no to must have. Must have, moi drodzy, to jest Eon lub Zonia. Zonia jest no najlepszą opcją ze wszystkich. W ogóle jak dostaniecie Zonię, no to już w ogóle jesteście giga happy. Aczkolwiek nie zawsze, znaczy inaczej, nawet rzadko powiedziałbym, że taka opcja jest. Dlatego Eon jest takim zastępstwem za tą Zonię. Spytacie, po co nam Eon na jednostce, która bije obrażenia AP i która bije dystansowo? Chodzi o to, że LeBlanc później będziemy wysyłali na hakerze na backlane przeciwnika i w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, gościu ma jakiegoś Lucjana 3, który jest w stanie nam nawet zone-shotować taką LeBlanc, bo powiedzmy, że mamy LeBlanc 2, no to wtedy Eon się prokuje, nasza LeBlanc przeżywa, wtedy nasza LeBlanc, no mamy przynajmniej nadzieję, że kastuje w tego Lucjana. No i co? I gościu już nie ma wtedy obrażeń. Tak to właśnie działa, nie? Zresztą na zupełnie innych carry również o to nam chodzi właśnie, żeby ona miała lepsze survi, no bo w momencie, kiedy dostaniemy one-shota na tej LeBlanc, no to praktycznie nie mamy już żadnych obrażeń w naszym teamie. Bo wszystko opiera się właśnie o tą naszą hakerkę, spellslingerkę, adminkę LeBlanc.
Moi drodzy, mamy już dwie sztuki naszej LeBlanc i to na etapie gry 2-3, na stage'u 2-3, także spot jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry. Oczywiście zaczynamy gierkę z loose streaka, będziemy starali się tutaj przegrywać wszystko jak leci. Aktualnie trafiam na undergrounda, ale tutaj, oj, chociaż... Czekaj, czy ten Eon już był sprokowany? Był, dobra, całe szczęście. I tutaj przegrywamy na jedną jednostkę. Także prześwietnie to wygląda. W momencie, kiedy przegrywamy na początku, no to chcielibyśmy kontynuować ten loose streak. I patrzcie, tu jest nawet LeBlanc 2, tylko ona ma pancerz. Ja bardzo potrzebuję łezki, także zaryzykuję. Zaryzykuję brak LeBlanc 2. I tak na razie chcemy przegrywać. Także ja sobie zagwarantuję już drugi perf item na nią, czyli właśnie blue buff. Właśnie, bo nie dokończyłem tej itemizacji. Chcemy Eona, blue buffa, no i oczywiście najlepszy byłby spell crit, ale nie jest to wymagane, po prostu coś pod AP, może być to Rabadon, może być to cokolwiek, ale spell crit sprawdzi się tutaj zdecydowanie najlepiej. Także no. W razie czego zawsze mamy ten duplikator, będziemy mogli sobie go tutaj użyć. Ale myślę, że przy takim spocie, kiedy mamy już dwie LeBlanki, no to powinniśmy ją na dwójkę zdobyć bez większego problemu. Nawet jeżeli ktoś by chciał ją grać, no chociaż w sumie z tym tak różnie bywa. No ale po prostu, jesteśmy dobrej myśli, tak? Myślę, że gdzieś nam się tutaj uda ją trafić na tych wyższych levelach. I co? I w sumie to tyle. To tyle. Póki co Spellslinger admin. Chcemy tutaj zagrać ogólnie czterech adminów, także ja mam szczerą nadzieję, że na tym drugim buście od admina trafi się coś lepszego niż te HP-ki. Najbardziej ja przepadam grając tą LeBlanc, że co 5 sekund nasz admin... No, znaczy nasi admini, tak? To wtedy jest najlepsze. Oczywiście cały team też może być, jest to praktycznie takie samo, ale jednak na jakby na buście, że co 5 sekund tylko dla adminów coś dostajemy, no to wtedy te wartości są większe. Także najlepsze jest jakieś AP, zdecydowanie. Drugorzędnie brałbym manę, wtedy można pomyśleć o graniu jej bez blue buffa, no bo w momencie, kiedy co 5 sekund załóżmy dostajemy, nie wiem, 20-30 many, no to jest to w sumie dużo i ten mana generator nie jest aż tak wymagany, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego... Dlatego można sobie właśnie rozkminić, żeby ta LeBlanc była taka pod full AP bombę. Jeszcze jak na przykład by siadł wam Axiomark z augmentów, no to wtedy już w ogóle fenomenalnie to wygląda. Fenomenalnie również wygląda nasz pierwszy stage. Udało nam się utrzymać tutaj loose streak. Mamy ponad 30 golda, także tutaj 50 wleci bardzo, bardzo szybko. Straciliśmy dosyć dużo HP. 68 HP na full loose streaku. Nie jest to najlepszy wynik. Nie jest też najgorszy, lepiej by było mieć tutaj tak, na przykład jak ten gościu nad nami, 72, po prostu powyżej 70, to wtedy jest w miarę okej. Znaczy w miarę okej, wtedy jest tak spoko, nie? Tak raczej normalnie. U nas jest, no tak powiedzmy średnio, o tak bym to nazwał, że jest po prostu średnio, troszeczkę tych HP-ków niestety straciliśmy i mimo zeslamowanych itemów, no to tutaj goście nas troszeczkę obijali. Teraz priorytetem do znalezienia będzie Shen dla trzeciego hakera. Będziemy mogli już skakać tą LeBlanką. Miejmy nadzieję, że gdzieś to tutaj nam się trafi. Ja mam kolejną łezkę, co nie jest zbyt dobrą opcją. Chociaż w sumie z łukiem daje nam to statik. Może to być statik właśnie na naszej Sonie, którą tutaj mamy. I to sprawdzi się bardzo dobrze, ponieważ będziemy wtedy obniżali Magic Resist naszych przeciwników, dzięki czemu po prostu nasze obrażenia będą większe, tak? Bo będą jakby będzie mniejsza redukcja tych obrażeń. Także static jak najbardziej spoko item. Tyle, że nie na LeBlanc, a na kogoś innego. Nie wiem, może być to na Pajka, może być to na Sonę, może być to na jakąś Morganę, też można ją tutaj dorzucić. Morgana jest bardzo w porządku jednostką, daje ona stuna, obniża właśnie zarówno Magic Resist, jak i Armor.
ze swoje umiejętności. Mamy również tutaj Needlessa, co się fenomenalnie sprawdzi przy Dodge Root Gantleta po prostu. Następna karuzelka, no jak najbardziej będziemy celować w rękawiczkę, będziemy mieli już wtedy full itemy i będzie to ten Root Gantlet. Zapowiada się na to, że na karuzelce będziemy wybierali jako pierwsi, no bo mamy 57 HP, 6 lustrika. Ja przyznam szczerze, wolałbym tutaj już co nieco zacząć wygrywać, ale do tego potrzebowałbym właśnie tego hakera. Mamy Spellslingera. Ja to chyba rolne, zaryzykuję. Nie są to złe augmenty, ale proszę bardzo, to są dużo lepsze augmenty. To są, o Jezus, to jest bardzo dobre. To jest fenomenalne wręcz bym powiedział. No. Giga fajnie. O, ten Blitzcrank jakby na trójkę siadł. Powiem wam szczerze, że byłoby naprawdę ciekawie. Dobra, i teraz co do ustawienia. Chcemy grać tutaj wszystkie jednostki poza jakimś tam może tankiem, tak? Jeżeli mamy takiego Blitzcranka, to można go grać w trzeciej linii. No ale wszystko staramy się mieć z tyłu, w tych dwóch ostatnich liniach. Najlepiej wszystkich mieć w czwartej linii i jakiegoś tam Blitzcranka czy Shena, w zależności kogo gramy, kto jest naszym głównym tankiem, o tak. W tej trzeciej linii, wtedy on dostaje ten fokus. Wszystkie jednostki przeciwnika się rozchodzą, przez co jakby to jest takie zagranie dosyć popularne, jeżeli ktoś się ustawia pod nas i robi tak zwany bunkier. Wtedy stawiamy swoje jednostki z tyłu i ten bunkier się rozchodzi. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Nawet zarymowałem, tak jest. Ale tutaj służy to głównie dlatego, żeby ten frontlane przeciwnika przesuwał się jakby na naszą część mapy, po to, żeby nasza LeBlanc nie fokusowała jednostek z frontlane'u, tylko żeby fokusowała jednostki, które są na backlane'ie przeciwnika, w sensie te jednostki carry, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, jest tutaj Pike 2, także można sobie to podnieść jak najbardziej. W ogóle mam też już Warwicka, co jest bardzo, bardzo dobrym, bardzo dobrą informacją. Ponieważ to jest admin, prawda? To jest admin, także chcemy go oczywiście tutaj grać. Mamy też tego naszego Shena, czyli mamy już czterech hakerów. Jest to dużo, dużo większy healing. Co byśmy chcieli tutaj na siódmym dorzucić, to jest, moi drodzy, czwarty admin, czyli Kamilka. Ewentualnie jak mamy jakiś emblemat, no to oczywiście sobie to tutaj na kogoś dorzucamy. W zależności też pewnie jakiego mamy admina. Jeżeli mamy jakiś admin tylko, który daje boosta dla adminów, no to wtedy, nie wiem, pod AP, to załóżmy dla Sony. Jakiś tam większy damage to zawsze będzie. Dobra, ja nadal przegrywam. Szczerze mówiąc, myślałem, że tutaj już wejdę na win streak. A się zapowiada, że niestety nie. Dobra, ej, jest Warwick z rękawiczką. Proszę, nie bierzcie mi tego, bo to jest giga mocarne dla mnie. Mam free Warwicka, czyli brakuje mi jeszcze jednego do drugiego levelu i mam spell crit, także mega zarąbiście. Teraz już na pewno wchodzę na win streak. No nie ma opcji, że na czterech hakerach, na adminach, co prawda ten admin jest średni, tak bym to nazwał, ale mniejsza. No już powinienem wygrywać. Już powinienem tutaj wygrywać z tymi zawodnikami, no bo no kurde, to jest bardzo mocna kompozycja. Dobra, co my tutaj mamy? Jest 12 ability power, także oczywiście sobie to bierzemy bez dłuższego zastanawiania się. Ten Blitzcrank na trójkę, kurde, on jest kuszący, nie? Brakuje mi dwóch, także bardzo fajnie by było sobie go tutaj zdobyć. Bo on wtedy będzie pełnił rolę naszego głównego tanka. Takiego tanka typowego raczej tutaj nie gramy, raczej skupiamy się na itemkach właśnie dla LeBlanc. Jakieś obniżenie Magic Resistu za pomocą tego statika. Ewentualnie też spoko opcją jest Ionic Spark na Pajku. Dlaczego na Pajku, a nie na przykład na Blitzcranku 3? Z tego względu, że Pike sobie skacze, znaczy on się tak przesuwa
tą swoją umiejętnością na backlane przeciwnika, dzięki czemu jednostki, które są z tyłu, mają obniżony magic resist, a tam właśnie bije nasza LeBlanc. Nie bije we front, tylko bije w backlane, także chcemy jak najbardziej skupić się na osłabieniu tego backlane'u. Co prawda jednostki na backlane'ie raczej nie mają jakichś zazwyczaj mocnych resistów, ale still jest to spoko. Tak samo Sunfire. Sunfire już to jest taka, wiecie... Kurczę, no jak mamy Blitzcranka 3, to raczej zagrałbym to na Blitzcranku 3, ale Sunfire też jest bardzo fajny na pajku, ponieważ on to tak roznosi po całej mapie, ten płomień. Także jest to również bardzo fajne. Zmniejsza to healing, a tego healingu na przykład jednostki na backlane już mają dużo, dużo więcej, no bo są jakieś bloodtestery, są gunblady, są... Kurczę, no dużo jest opcji. Są hoje różne, wiecie o co chodzi. Są synergie na przykład takie jak hacker, które również healują. No i dobra, tak jak mówiłem, wchodzimy na ten win streak powolutku. No i teraz już nie chciałbym przegrywać. Już tutaj naprawdę to jest taki poziom zdrowia, że... No cały kolejny stage to by się przydało wygrać, żeby tutaj nie mieć już takich, wiecie, wątpliwości, że to jest gierka pod topkę. Znaczy, patrząc po samym dropie, po samym spocie, to jest raczej gierka pod topkę. Aktualna meta w TFT jest... No nie oszukujmy się... Jest średnia, nie? Jest naprawdę kiepska. Albo gramy LeBlanc, albo gramy Luciana, albo jakiegoś Gnara i praktycznie to zawsze są jakieś winy. O, fajnie, że udało się to rolnąć. Nie, no dobra. Wydaje mi się, że wygrywamy tą gierkę. Wygrywamy tą gierkę raczej. 4 hakerów, 4 adminów. Jest tutaj Blitzcrank na poziomie 3. Już niewiele brakuje do reszty upgrade'ów. Jedna Sona, jeden Warwick, jedna Kamilka. No, to powinno dobrze wyglądać. To naprawdę jest giga dobry spot. Perfect itemy, no wszystko się tutaj zgadza, wszystko idzie po naszej myśli. Co prawda straciliśmy sporo HP, ale no to oczywiście jest cena, którą musimy zapłacić za po prostu naszą ekonomię, prawda? No bo ten lustrik również daje nam ekonomię, mieliśmy gierkę, kurczę, no taką średnią na początku, także trzeba było to kontynuować i trzeba było tutaj po prostu... dalej kontynuować ten win streak po prostu, no. Dobra, tego Warwicka przydałoby się zbić. Ej, czy ja to... Okej, dobra, ten healing jest tak pocarny. Dobra, gdyby nie ten healing, to byśmy to przegrali, ale dobra, jest git. I uwaga, ostatni augment. No way. Hacker Crest? Serio? 5 hakerów? LeBlanc? O kurde, to jest chyba moja najlepsza gierka pod LeBlanc. Powiem wam szczerze, że to jest najlepszy spot z całego tego totalnie patcha, który tutaj aktualnie gramy, tak? To jest zdecydowanie najlepsza gierka w LeBlanc, jaką miałem. Nie miałem nigdy lepszej. 5 hakerów, szybka LeBlanc 2, co prawda zrzuciłem na nią Champion Duplikator, ale... ale można pominąć ten fakt i tak to jest... No, fenomenalny spot, perfect itemy, no tylko żeby tutaj teraz na tym 7 levelu się ta LeBlanc pojawiała rzeczywiście, żebyśmy sobie ją wbili na trójkę. No i to będzie GG, w momencie kiedy wbijamy LeBlanc na trójkę, no to już jest pograne. No bo naprawdę jest to tak toxic build, no niesamowicie jest to po prostu mocne. Nie wiem, co mam tutaj nawet wam powiedzieć, po prostu wam to pokażę, aczkolwiek większość z was pewnie już zna tą kompozycję, no bo nie było patcha, tak, w środę nie było ani patcha, ani bipatcha, nic się tutaj nie zmieniło, bardzo długo już jest ogrywany ten nasz patch. Jest taka sama meta bezmienna, także na pewno już na taką LeBlanc w swoich lobby gdzieś tam trafialiście. Pike 3 w ogóle też byłby tutaj bardzo, bardzo fajnym upgrade'em. I w sumie na razie zapowiada się dobrze.
Na razie wygląda to spoko, całkiem tutaj się często ten pike pojawia. Miejmy nadzieję, że nadal cały czas tak będzie. Jest również Warwick na drugim poziomie, także Warwick również będzie dorzucał tutaj troszeczkę obrażeń. I nie powiem, przydałyby się jeszcze jakieś itemy na tanka. Niech ten Blitzcrank tutaj troszeczkę potankuje tych obrażeń, niech ta LeBlanc ma więcej czasu. No obserwujmy co się tutaj dzieje. Tutaj jest na przykład Gnar również na hakerze, także nasz backlane również szybko zginął, szybko zniknął. Oj, i nie wiem czy to nie jest luz. Tu są mega tanki jednostki, nasza LeBlanc coś tak kurczę z tymi obrażeniami nie za dobrze stoi. Na szczęście się leczy, ale no niestety nie udało się tutaj zwinstreakować całego stage'u. No Gnar również jest bardzo potężnym buildem, jak widzicie LeBlanc tutaj pokonał. Dobra, co ja stąd chcę? Możemy wziąć w sumie tego Mordekaisera. Mordekaiser jest spoko, jest to legendarna jednostka, można zrobić też Ionic. No i komuś tutaj chyba podkradliśmy. Także przepraszam, ale no niestety nie mogłem się temu oprzeć, mając taki szybki wybór. Dobra, LeBlanc, tak jest, to lubimy. Dobra, sprzedałem ci już to, także może trafisz w sklepie, gościu. Dobra, Shen 2, fajnie. Wiecie co? Nawet chyba lepszą opcją jest kielich tutaj do zrobienia niż ten nasz Ionic. Z tego względu, że mamy w sumie tego statika i te obrażenia i tak już są jakby Magic Resist i tak jest już troszeczkę zbijany, także nie potrzebujemy tego więcej, a kielich to są dodatkowe apeki, które się bardzo przydadzą, no bo ta LeBlanc będzie szybciej zbijała te jednostki i na przykład na takiego Gnara następnym razem może to fajnie pomóc. Mam też jeszcze jeden Needless i w sumie nie wiem co z niego zrobić za bardzo. Coś na pewno się wykmini, nie wiem, może jakiś AP item dla Sony, żeby ona tutaj więcej healowała, większe obrażenia tam dorzucała. O, jest Kamilka 2, fenomenalnie. My cały czas tutaj slow rollujemy za tą LeBlanc, ale no tak jakoś mega dużo to jej się tutaj nie pojawia. Oj, widzę, że tam ktoś u góry też ma LeBlanc 2. Zobaczmy, na koło możemy grać. To są Aegisy z Tretami. Tu jest Kai'Sa. Również jakieś Star Guardiany. No dobra. Dobra, na koło trafiam? Na Kai'Sę. Dobra, bardzo fajnie. Zobaczcie, jak ta Kai'Sa sobie szybciutko zniknie. Pyk. No dobra, jeszcze nie ma na tyle tych obrażeń, ale tutaj chyba kryt nie wszedł. Nie wiem, czy dobrze widziałem. No ale już, proszę bardzo. Kai'Sy nie ma, także bez problemu. Troszeczkę słabo, że teraz ta LeBlanc zaczęła bić front lane, bo mogłaby szybko wyeliminować tą MF-kę. I to by o wiele lepsze było, ale dobra, Pike się też tutaj tym zajmuje. Ty, w ogóle on sporo obrażeń zrobił, 4 koła. Wow. Dobra, i cały czas mamy te free rollki, także to również bardzo fajnie nam tutaj pomaga w hitowaniu tych jednostek. Mamy więcej tych rolek, także fajnie. Wow, 2 LeBlanc, ty, na rolce. One of LeBlanc, let's go. No niestety, nie tym razem, ale zaraz może będzie ta LeBlanc 3. Wtedy to już jest winek. Ale widziałem tam Gnara 3. Oj, to może też być problem. No, chyba największym problemem właśnie będzie ten gościu z Gnarem. Reszta myślę, że łatwo. Jest Gunblade, okej, nie byłoby to najgorsze. Dobra, robię tutaj eko. Coś jeszcze dostanę? O, ja eko tutaj nie zrobię. Fuck, dobra, sprzedajmy to. Szukamy. No, jedna LeBlanc, come on.
Ej, no way, to musi gdzieś tutaj być. Dobra, jest jakiś pike też po drodze. Dobra, jest LeBlanc, zarąbiście. To chyba na razie tyle. Nie będziemy tutaj dłużej rolowali. Ten pike jak się trafi, to się trafi. Dobra, teraz tak, co ja chcę z tych itemów zrobić? Mogę wziąć pasek i zrobić Morello. To się nam przyda, bo to jest jedyny anti-heal, którego będziemy mieli. I tutaj nie wiem. Warwick ma drugi level, ma emblemat hakera, także może coś tam dorzuci sobie obrażeń fizycznych. Nie będziemy aż tak bardzo polegali na tych AP obrażeniach, chociaż ten Warwick, no w porównaniu do LeBlanc, to jest praktycznie useless. No bo zobaczcie sobie, porównajcie tutaj obrażenia, które robi LeBlanc, a które robi Warwick. No jest to przepotężne, 14 tysięcy obrażeń. Jeszcze jakby Pike tutaj się znalazł na trzeci poziom, to by było mega dobre. Haha, jest jakiś szenik. Dobra. Na ósmym poziomie będziemy chcieli sobie dorzucić tego tutaj właśnie Viego. Dla Harta to chyba najbardziej nam się tutaj opłaci, ponieważ ta kompozycja może być grana również na siódmym poziomie. Nie ma tutaj większego problemu, żeby to był siódmy poziom, a nie ósmy. Ta LeBlanc jest na tyle mocna, że można zostać na tym siódmym poziomie, ale jeżeli jest opcja taka jak tutaj w tej gierce wejścia w ósmy poziom, no to ten hard chyba będzie sprawował się tutaj najlepiej, bo również zboostuje to naszą MF-kę w momencie, kiedy MF-kę, przepraszam, LeBlanc. W momencie, kiedy te nasze harty będą kastować swoje umiejętności, no to LeBlanc będzie dostawała dodatkowe apeki. Nie dość, że z admina, no to jeszcze właśnie z tego harta. No bo popatrzcie na resztę jakby synergii. Nie ma tutaj zbyt dużo możliwości. Nie wiem, moglibyście dorzucić Defendera, ale czy to jest jakieś mocne? Pewnie w zależności od lobby, w niektórych przypadkach mogłoby się dobrze to sprawdzić, dorzucenie jakiegoś Garena, jest to wtedy cecek też dodatkowy. No ale w tym przypadku to raczej musimy się skupić na jak najmocniejszej bombie od LeBlanc, żeby ona jak najszybciej te wszystkie jednostki tam rozwalała, prawda? W ogóle w poprzedniej walce też Warwick fajnie tutaj zadziałał, 3000 obrażeń. Jako taki second carry, no mając AD itemy, spoko, można coś takiego sobie zrobić, jak widać znajdzie to zastosowanie. Dobra, czy ja tutaj wygrywam? Jest ciężko, bo tutaj dużo resistów. Ale ta LeBlanc, patrzcie jak ona się leczy, ona kastuje i praktycznie ma full HP z bomby. No 5 hacker tutaj jest bardzo mocny. Nie, no na pewno tak by nam dobrze nie szło, jakbyśmy mieli tutaj trzech hakerów. Naprawdę, ten spot jest giga mocarny. O, jest kolejny kielich też i pike. O kurde, tylko na pike'u już nie mam slota wolnego. To by musiało pójść na kogoś innego. Ale tak czy siak raczej jest to najlepsza opcja tutaj. Właśnie ten kielich. Dobra, sfejkowaliśmy. Nie wiem, czy to się udało, czy ten gościu chciał po prostu Aegisa serio. W sumie nic dziwnego, że ktoś idzie po Aegisa, bo no, patrząc na moją kompozycję, te... co ja gadam, ja pierdziula, na moją kompozycję, to ten Magic Resist się tutaj naprawdę przyda. Dobra. Robimy sobie pajka na trzeci poziom, fenomenalnie. Można już wbić sobie ósemkę, dorzucamy harta, no i robimy to w ten sposób, że po prostu Sona trzyma ten kielich, żeby oczywiście wszystko, wszystkie te kielichy zbierała sobie LeBlanc. Przy okazji jeszcze boostujemy sobie Viego, ten Viego na drugi level by się przydał, a dalej, no to kurczę, kto wie, może jakiś dziewiąty level, nie wiem, zobaczymy. W sumie też nie wiem, czy ta gierka na tyle długo potrwa, żebyśmy uzbierali 80 golda. Gdzieś tam można tego Warwicka na przykład też szukać.
Warwick 3 też byłby naprawdę huge, ale no bez tego raczej to i tak jest top 1. W takich gierkach to naprawdę można mieć pewność, że to wygrywacie. 6 win streaka, no od momentu kiedy mamy tą LeBlanc 3, no to dzieje się po prostu to co mówiłem, czyli no wygrywacie, wygrywacie po prostu. Co tutaj więcej mówić? Można sobie gdzieś tutaj kupować te czwóreczki, żeby zwiększyć sobie szanse. O, no, 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 ten Warwick. Są tu szanse. Czy ktoś gra Warwicka? Tu jest gościu z Warwickiem. Tylko ten jeden gościu, okej. Okay. To jest spoko. Jest spoko, naprawdę. Dobra, przestawmy sobie to tutaj. Bo gościu gnarem może nam tutaj skakać, ale my gramy na... Jakieś anima składy w ogóle gościu gra. Ale top 4 zrobił. A, bo to jest carry augment Jinx. No to co innego. To takie anima składy można grać, jak najbardziej. No ale patrzcie, co tu się dzieje. Ta Jinx bardzo szybko znika. I LeBlanc sobie tutaj bombi resztę jednostek. I widzicie, na przykład ta LeBlanc teraz ma focus, nie? Tych wszystkich jednostek z backlane'u. No i pomijając ten chory healing w ogóle, który tutaj występuje, no to ten Eon naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo useful. No i mamy już top 3. Kurczę, ten gościu z pierwszej pozycji ma 60 HP, to w sumie nie wiem, czy tak łatwo będzie go pokonać. Nie no, ale myślę, że Gnar 3 nie będzie aż tak mocny jak LeBlanc 3 na 5 hakerach. Wydaje mi się, że nie powinno być to na tyle mocne. On oczywiście może sprzedać potężną bułę naszej LeBlanc, ale jeżeli Eon się nie sprokuje wcześniej niż on zacznie nas fokusować, no to będzie git. To będzie git, bo wtedy ten Eon powinien nas wyratować. Zresztą zobaczymy. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś może... Jakiś może Deathblade dla tego Warwicka? Albo kolejny Eon. Ale nie wiem, czy nie chcę po prostu więcej obrażeń na nim. Czekaj. Nie no, biorę Deathblade'a i tyle. Nie wiem, czy to najlepszy wybór, ale wszystkie te wybory były takie średnie. Ja to bym najchętniej teraz przyjął, nie wiem, albo kolejne kielichy, żeby jeszcze bardziej boostować tą LeBlanc. Albo po prostu coś tanki na Blitzcranka i tyle, niech on sobie to tam, wiecie, tankuje troszeczkę tego Gnara. No dobra, zobaczmy jak to tutaj będzie wyglądało. No LeBlanc ma problemy, bo te jednostki zostają na backlane'ie, ona tutaj ma problem z fokusowaniem tych konkretnych jednostek, ale to nie powinien być wielki problem. No i proszę bardzo, jeszcze umiejętność Shena w ogóle może nas tutaj ratować. Właśnie, to też jest warto o tym wspomnieć, że Shen ma taką umiejętność, że w momencie kiedy użyje jej na jakiejś jednostce, która tam robi największe obrażenia, no to wtedy ta jednostka jest przez chwilę praktycznie odporna na obrażenia. I jest to w ogóle też giga broken umiejętność według mnie. Nie, możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, ale według mnie Shen czasami potrafi tak dobrą R-kę dać na jakąś jednostkę przeciwnika, że totalnie zmienia nam to cały przebieg gierki, nie? Wydaje się nam w jednym momencie, że łatwo wygrywamy na jakiegoś gościa, po czym nagle Shen tutaj daje taką R-eczkę, nasza jakaś jednostka tam nie robi obrażeń, jego jednostka carry przeżywa, załóżmy, że jest to MF-ka, nagle bombi nam cały team i tyle, nie? No... Już nieraz miałem tak, że mega się wkurzałem na tą umiejętność Shena. Dobra, uwaga, czy ja to wygrywam? LeBlanc, proszę, weź tutaj, bij te dobre jednostki. Dobra, i healing? O, close było. Ja, już tylko ten Warwick został. Oj, oj, to było bliskie, także nie wiem, czy tutaj 9 level nie jest wskazany do zrobienia. Chyba jest, z tego względu właśnie... że no może gdzieś się nóżka powinąć, jak widać, może się gdzieś nóżka, kurczę, powinąć i możemy przegrać. No dobra,
Ostatnia walka przed karuzelką. Zobaczmy, czy tutaj również się uda wygrać. Dobra, on skacze na środek. Jest to raczej dobra decyzja. Chociaż ten mój Warwick teraz żyje sobie ładnie. No najgorzej, że ja tej LeBlanc nie biję, nie? Właśnie tutaj jest taki mankament, że gościu gra Aneczkę. I Aneczka ma zasięg ataku 2, czyli ona może stać troszeczkę z tyłu, przez co moja LeBlanc nie bije LeBlanc przeciwnika, tylko właśnie tą Ankę. Dobra, ale teraz będzie biła tego Gnara. Nie, no to jest winek. Proszę bardzo, jeszcze Eon sprokowany, więc no i bez większego problemu kolejny winek. Dobra, robię tutaj 50 golda. O, jest jakiś admin. Tylko czy admin teraz jest mi potrzebny? Może zagramy sobie jakieś 4 harty w sumie? Nie wiem, czy to nie jest lepszy out. Dobra, gościu zrobił Shena. Bo miałem taką myśl, żeby grać tu renegatów, ale... Teraz jest też Leona. Kolejna Leona. To może jednak te renegaty. Ale mam teraz zagwozdkę. Czy 4 harty, czy renegade? Nie wiem, na razie może poczekamy z tym jeszcze, z tą decyzją. Kurde, ten Shen 3 na pewno tutaj troszeczkę pomoże temu gościowi. Nie wiem, czy ja w ogóle nie powinienem skakać na jakąś konkretną stronę, gdzie jest ta jego LeBlanc. Nie wiem, czy to by nie wychodziło lepiej wtedy. No bo tak, to nasza LeBlanc ma bardzo, bardzo utrudnione zadanie, bo musi się przebić przez wszystko, żeby dojść do konkretnych jednostek. A to powinno działać w drugą stronę, czyli najpierw zabija konkretne jednostki, a dopiero później zajmuje się tankami i wykończa ten cały team, prawda? Dobra, Eon tutaj już był sprokowany i to jest moment, w którym mogę przegrać. Chociaż jest overtime? Okej. Overtime mnie tutaj mocno podratował. Bo te obrażenia wtedy są dużo, dużo większe. Dobra, mamy roleczki i co, może jakaś... Kurde... Nie ma. Myślałem nad Leoną. Dobra, walić to. 4 harty, let's go. 4 harty i plus jeszcze... A nie, Brawler już był, dobra, bo Warwick. O, dobra, to mniejsza. W każdym razie i tak jest to fajne, ponieważ 4 harty pompują nam więcej AP. A większa ilość AP to jest mocniejsza bomba oczywiście od LeBlanki. I gdzieś tu szukam jeszcze tego Warwicka. On nie podbiera mi tego Warwicka, także... No, szanse wydają się spore, ale niestety nie udaje się tego zrobić. No i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Ta LeBlanc fajnie tam fokusowana była, ale teraz coś zgubiła. Nie wiem, czemu ona nie zaczęła z powrotem bić tej LeBlanc. Tylko zaczęła kogoś innego. Nie wiem, nie wiem. Ale dobra, to jest chyba win, co? No, dużo cc-ków. Ale teraz healing wjeżdża i proszę bardzo. Jest to win i jest to top 1. Moi drodzy, przepotężna kompozycja. Polecam wyciągać ją na rankedach. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, oczywiście łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem najlepiej i widzimy się następnym razem. Siemano.